Wymiana ataków rakietowych na linii Izrael-Syria. Ataki rakietowe między Syrią a Izraelem. Mieszkańcy słyszeli wybuchy. Armia izraelska poinformowała, że w czwartek nad ranem pocisk rakietowy wystrzelony z Syrii spadł w rejonie pustyni Negev. W odpowiedzi zaatakowane zostały cele w Syrii. Według syryjskiej agencji prasowej Sana atak został odparty. Armia izraelska nie ujawniła, czy syryjski pocisk wyrządził jakieś zniszczenia. Wcześniej syreny ostrzegające przed atakiem zawyły w rejonie Dimona, na pustyni Negev, gdzie znajduje się otoczony atmosferą tajemnicy izraelski reaktor jądrowy. Wzajemne oskarżenia. Według izraelskich mediów wybuchy dały się słyszeć także w środkowej części Izraela. Syryjska agencja prasowa Sana poinformowała o izraelskim ataku z rejonu wzgórz Golan w czwartek nad ranem. Celem ataku miały być przedmieścia Damaszku. Obrona przeciwlotnicza przechwyciła rakiety i zniszczyła większość z nich, głosi komunikat agencji. Do incydentów doszło, jak zauważa Associated Press, w okresie narastającego napięcia między Izraelem i Iranem, który oskarża Izrael o uszkodzenie swojego ośrodka nuklearnego w Natanz i zapowiedział odwet. Izrael nie ustosunkował się oficjalnie do tych oskarżeń, ale nie wykluczył swojego zaangażowania. Strona izraelska oskarża Iran o dążenie do wyprodukowania broni nuklearnej. Teheran zaprzecza i wysuwa podobne oskarżenia pod adresem Izraela.